Witam Was. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa. Nagrywa się. Za oknem słońce ostro daje. Mamy upalny dzień, więc dobrze, że siedzimy sobie w domu. Już jestem zdrowy, więc wracamy do poradników. Jeszcze dołożyłem sobie ten challenge. 30 filmów, 30 dni. Chciałbym 30 animacji zrobić, krótkich takich. 30 dni. Więc trochę roboty jest, ale pomyślałem, że trzeba wrócić też do poradników. Ostatnio zrobiliśmy coś takiego, że nasz manekin sobie idzie. No i teraz chcielibyśmy, jak on sobie tak idzie, żeby w tym miejscu coś się zadziało. Coś zaczyna dzwonić, cykać. Bomba jest, tak? Nie chcemy, żeby on pomyślał, że tam jest bomba i uciekł w tą stronę za samochód. Więc dzisiaj troszeczkę go damy do góry lekko, bo się zatopił. Dzisiaj zapoznam Was z Waszym najlepszym przyjacielem do animacji, czyli z Mixamo. Dobra, to na razie zostawimy. Co to jest Mixamo? Jedziemy sobie na stronę. Jak wpiszecie sobie Mixamo, to wejdziecie na taką stronkę. Musicie się tam zarejestrować, wiadomo, podać maila i tak dalej, żeby mogli Was zweryfikować, że jesteście ludźmi, a nie robotami. I tak, na Mixamo, jak widzicie tutaj, mamy różne animacje, które możemy wykorzystać. No ale oczywiście, żeby je wykorzystać, to trzeba je przerzucić do Unreala. I to by było dosyć skomplikowane, gdyby nie to, że powstał taki taka fajna rzecz powstała. Mixamo Converter. Jak wpiszecie w Google Mixamo Converter, Terribilis Studio, pierwszy ten, klikacie sobie, wchodzicie i tutaj macie taki konwenter. Unreal Engine, cyk. No i co? Nie pamiętam, gdzie to było. Software, a jest tutaj. No właśnie, Mixamo Converter. Super. Oczywiście ściągacie go sobie, macie hasło tutaj. Cyk. Prawda? Jak już sobie ściągniecie. Tutaj jest tak fajnie wszystko opisane, w jaki sposób to robić, w jaki sposób przerzucać te animacje, no ale przejdziemy sobie powoli przez ten proces. Jak już go ściągniecie, ten Mixamo, macie tutaj skrócik, cyk, wchodzicie sobie Mixamo Converter. Otwiera Wam się strona główna, wchodzimy sobie, cyk, cyk. I teraz tak, mamy trzy stopnie, tak? Trzy kroki, które musimy zrobić. Najpierw trzeba by ściągnąć, tak? Wybrać sobie animację, którą chcemy. Chociaż może nie, zacznijmy od czegoś innego. Na razie to zamknę. Jeżeli wejdę sobie tam, gdzie żeście to sobie wrzucili, tak? Ja mam to tutaj akurat, Mixamo Converter. Będziecie mieli takie ikonki, tak? Incoming FBX, manekin, outcoming FBX. Tak? Tym sobie, bo ja skrót zrobiłem tak tutaj, prawda? Ale to tym będziecie wchodzić do tego. Pierwsza rzecz, macie tutaj manekina. SK Manekin for Mixamo, tak? Na tej stronie mamy coś takiego właśnie jak manekina, tylko że ja już mam podmienionego. Wy musicie sobie podmienić, macie tutaj SK Manekin for Mixamo, tak? A więc tak, upload charakter i tutaj sobie wrzucamy tamtego manekina. On się załaduje i wtedy mamy już tego manekinka. I wtedy możemy sobie już wybrać jakąś animację, tak? Na przykład chcemy co chcemy. Zobaczmy, jakie ja mam tam animacje. Aha, running. No dobra. Run. Tak, wpisujemy sobie run i mamy wszystkie animacje z biegiem. Tak? Dobrze. Zobaczmy, która to jest ta moja ściągnięta.
Rzucimy sobie to najpierw do sekwensera. Postawimy sobie ją tutaj. Zobaczymy, co to jest. Aha, to jest coś takiego, że on się za ten i obraca się. No właśnie. Czyli no możecie sobie wybrać, którą chcecie. Ja akurat wybrałem. Czy ja ją mogę tutaj znajdę? Ciało na przykład biegnie i sobie się toczy, tak? Running to turn to też nie to. Turn to running, tak? Na przykład. Zobaczmy. Szukam tej animacji, którą ja akurat mam, ale coś nie mogę. No to jest chyba ta animacja, mi się wydaje. Okej, okay, no powiedzmy, że zobaczmy tą animację, tak? Tak, i to jest chyba to właśnie, co ja mam. Okej, okay, możemy sobie zatrzymać, cyk. I teraz tak, co dalej? Chcemy sobie tą animację ściągnąć. Bierzemy download. Wyskakuje nam coś takiego. FBX to wiadomo, chcemy 30 klatek na sekundę, ok. Teraz tak, skin. Bierzemy Witcher skin, czyli bez skina, bo nie chcemy go. I tutaj bierzemy uniform. Cyk, te dwie rzeczy musicie zmienić. Bierzecie download. Download. I wam się ściąga. I teraz, gdzie chcecie to wrzucić, tak? Więc musicie to zrobić, poszukać miejsca, w którym macie Mixamo konwerter, tak? Ja to sobie ułatwiłem sprawę, jak widać, bardzo to... No, bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby opanować w ogóle ten program i dojść do takiego momentu, gdzie mi to będzie pasować. W każdym bądź razie, mamy incoming, bo FBX. Tu mam kilka już rzuconych animacji, z którymi się bawiłem. I sobie ściągamy tutaj, do incoming, cyk. Kiedy już mamy to w incoming, odpalamy Mixamo konwerter, bierzemy step 2, tak, konwertujemy, naciskamy, animacja jest konwertowana, cyk, i idziemy do folderu outgoing. Ok, no ja mam tutaj, widzicie, dużo tych animacji. W każdym bądź razie running będzie gdzieś tutaj, to pewnie będzie ta animacja. Okej. I co dalej? Dobra, mamy już tą animację. Otwieramy sobie Unreala. Otwieramy sobie te animacje. Tworzymy sobie folder. Animacje. Cyk. I co robimy? Wrzucamy animację. Tutaj bierzemy, po prostu przeciągamy. Cyk. Wyskakuje nam coś takiego, nie przejmujcie się. Aha, wrzuciło mi, bo ja już tą animację mam, jak widzicie, czyli to jest ta sama, dobra. No to fajnie, wrzuciło mi ją, jest gwiazdka, czyli trzeba to zapisać. Pamiętajcie, zapisujcie wszystko, zapisujcie cały czas, bo Unreal lubi się wywalać jakieś obciążenia czy coś i Unreal mówi dość, wyłączy się. Okej. Więc mamy już tą animację. Jak ją ściągniecie, to będzie pewien problem. Chociaż nie, tutaj nie powinno być problemu. Nie, nie powinno być, bo to już jest skonwertowane do manekina. Jeśli byście chcieli jakąś inną postać, to wtedy... No, to już jest grubsza sprawa. Na razie z tym manekinem się bawimy. Potem będziemy robić coś takiego, że będziemy podmieniać manekina i stawiać jakąś postać ludzką. Jakiegoś metahuman sobie weźmiemy może i wtedy już będzie troszkę to bardziej skomplikowane, ale ja też potrafię to trochę tak ominąć, żeby to nie było aż tak skomplikowane, bo zauważyłem, że jest bardzo dużo poradników na YouTubie dotyczących konwertowania animacji na metahuman, ale znalazłem taki dosyć skrótowy
poradnik i też wam to pokażę w przyszłości. Jak to zrobić szybko i bezboleśnie dosyć. Dobrze, ale wracając do tematu. Mamy ten running, tak? Ja go już sobie przeniosłem, jak widzieliście. Bierzemy sobie animację do sekwencera, cyki sobie wrzucamy, tak? Dobra, tego nie chcemy, mamy to. Pierwsza rzecz, jak widzimy, no... Wygląda to dosyć spoko, nawet nie ma jakiejś tam dużej przerwy. Pierwsza rzecz podstawowa, no to widzimy, że on gdzieś jakoś tak nam do góry idzie, nie? Z animacjami właśnie jest taki problem. No i ucieka w tamtą stronę, nie chcemy, żeby w tamtą uciekał. Ok, najpierw go sobie troszkę weźmiemy do dołu. I biegnie sobie w tą stronę, tak? To go obrócimy, pamiętacie? Przestawiamy WER, mamy skróty, albo tu na górze, tak? I robimy sobie, żeby nam on biegł w tą stronę. I teraz mamy taką sytuację. Cyk. I nie biegnie w tą stronę. Dlaczego? Bo nie zapisaliśmy. Robimy tak i robimy transport w tą stronę. Tylko, że teraz... No tak, drugą stronę go muszę wrócić. Ej, 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 ej. Aż biec w tą stronę, tak. Posłuchaj sobie to. No i znowu źle, bo się mi nałożyły te animacje. No to właśnie taka jest zabawa z animacjami. Skasujemy to. W tej chwili ty mi biegniesz w tą stronę, ok. Czyli to skasujemy. Wrócimy cię tak. To będzie teraz dobrze, prawda? Tak. Prawie dobrze w tą stronę. Musimy, no właśnie, trzeba cofać. Tam, gdzie zaczęliście animację, to najlepiej jest robić to. To się nakłada wtedy ładnie. Ok, teraz mamy coś takiego. Ok, tu sobie zakończymy ten odcinek, bo się rozpędziłem i trochę długi by był. W następnym odcinku pokażę wam, jak łączyć kolejne animacje. To jest już troszkę bardziej skomplikowana rzecz, bo jest kilka sposobów na łączenie animacji, ale jest też kilka sposobów, jak to omijać przez na przykład pokazywanie akcji z różnej kamery. To będzie w następnym filmie, potem zajmiemy się tym efektami specjalnymi, czyli jak ustawiać wybuchy, w jaki sposób spowolniać czas, takie tam, wiecie, triki filmowe. Będzie to ciekawe, więc jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz na tym kanale, zostawcie subskrypcję, wtedy będziecie mieli powiadomienie, że moje filmy już się ukazują, a mam zamiar wstawiać często filmy, oprócz tych poradników także filmy jakieś tam rozrywkowe z animacji, których sam robię. Unreal jest świetny, można się go łatwo nauczyć, naprawdę daje świetne możliwości w tych czasach, w których dzisiaj żyjemy, to jest super sprawa, więc zachęcam. Like też poproszę i jakiś komentarz, co byście chcieli zobaczyć jeszcze w tej serii, co wam się nie podoba, co powinienem zmienić, różne rzeczy. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.